monologi albo kazania. Nie ma tego zupełnie, żeby... Jesteśmy na moście Królowej Jadwigi w Poznaniu. Nawiązać swego rodzaju dialog. Dialog to polega na tym, a to jest jedyna, to już Sokrates zauważył zresztą, jedyna metoda na to, żeby zrobić porozumienie. Dialog polega na tym, że minimum 50% słuchania drugiej strony, 30% rozmawiania, formowania swojej myśli na ten temat, co się usłyszało od tej drugiej strony i maksimum 20% własnego widzimisię. To jest według mnie taki recepta na właściwy dialog, który jest jedyną formą skuteczną tego, żeby osiągać porozumienie. I teraz u nas tam są same, tam można było tutaj na konkretnych przykładach omawiać, ale to są same monologi albo wręcz kazania. Kazanie to już jest najbardziej zwyrodniała forma właśnie odejścia od idei dialogu. Kazanie to jest takie, ja ci mówię, że masz być taki, taki i taki, masz to robić i żadnej, nie interesuje mnie, co o tym myślisz, Poznań. Nie interesuje mnie, czy ty to możesz, czy nie możesz robić, czy ci to odpowiadam, masz kazanie i koniec. I ta forma to zraża ludzi, a to naprawdę jest jakieś szaleństwo u nas w Polsce. Ja naprawdę, są różne takie czasopisma mające tam aspiracje do humanizmu, do polityki, do demokratyzmu, jak na przykład Polityka Kulturalna, ta Kuźnica, nie, Kuźnica to nazwa tego wydawcy, a nie pamiętam, jak to się nazywa. Później Przegląd Socjalistyczny, no dużo, jakie tam jeszcze te czasopisma, jak czyta się, to przecież przerażenia ogarnia, no tam są same monologi i kazania. Nie ma absolutnie nastawienia na tego, żeby omawiać, co ktoś inny mówi, tylko co ja sądzę. Ten autor tylko omawia to, co ja tam sądzę na ten temat i reszta mnie nie obchodzi. To... Piła pniewy w prawo, a tutaj plaż dwudowy. Same drzwi. Poznań jest dużym miastem i się rozbudowuje, jak widać. No tam kompleks jakiś handlowy, duży, olbrzymi, szklane domy, jak to kiedyś pisał Żeromski. No i są te szklane domy już. Pełno szklanych domów. To jest jakiś całkiem szklany. Proszę pana, moim zdaniem z każdym należy dyskutować, jeżeli tylko z tamtej strony jest pewne minimum dobrej woli w tym kierunku, żeby właśnie trochę słuchać, nie tylko mówić, ale słuchać. Niech chociaż troszkę tej woli będzie. To już jest podstawa do tego, żeby można było nawiązać dialog, który jest podstawą porozumienia i podstawą później jakiejś nawiązania swego rodzaju więzi humanitarnej. No, mam
faszystowskie to nie, ale w każdym bądź razie radio maryjne to tak. Znam takie osoby i bardzo, bardzo się z nimi jestem zaprzyjaźniony. Oni wiedzą jakie ja mam poglądy, ja wiem jakie oni mają poglądy i nawzajem się doskonale potrafimy kłócić o, porozumiewać. O pewne rzeczy. Tak, kłócić. Przez kłótnię. Tylko zaraz, bo wie pan, ja jestem w autobusie i w tej chwili dojeżdżamy do dworca autobusowego. Muszę już... Najpierw zaczynałem połowę mojej działalności zawodowej, to była belferka, nauczanie fizyki, a druga połowa działalności zawodowej to było projektowanie linii telekomunikacyjnych. Tak, miejmy nadzieję. Tak, tak, ale ja już muszę naprawdę kończyć. Do widzenia. Panie Stachu, jedziemy już od Gdańska, jesteśmy w Poznaniu. A komu pan takie opowieści mówił? A no to właśnie tamten jakiś pan z Onetu, który chciał z Onetu rozmawiać. No właśnie, bo pan, który, w którym roku się urodził? 31. I pan trochę wie. A co pan sądzi o tym, o tej demonstracji? ONZ Oneru. Tak, to trochę postoimy, tak szybko nie udniecie. Spoko. Przecież ile ludzi musi wsiąść, niech pan się nie śpieszy. Oni muszą wsiąść wszyscy. Ja tu mam się spotkać. No, jesteś chętny? A jest, jakaś kobieta to pana macha. No to panie Stachu, życzę miłego pobytu w Poznaniu, ale na pewno w Gdańsku jeszcze się spotkamy. Ja zrobię z panem wywiad na temat tego, co tutaj przed chwilą słyszałem. Dziękuję bardzo. Cześć. Cześć. No, przyjechaliśmy do Poznania na dworzec. No, posłuchaliśmy trochę dyskusji tutaj, bo to był wywiad udzielany przez telefon przez pana Stacha, inżyniera z Gdańska. Dziękuję bardzo. Pomorska Telewizja Narodowa, lupa została. No, dziękuję bardzo. Sławomir Ziębiński. Niech pan sprawdzi, panie